Słuchasz podcastu Bajeczne Słuchowisko Historia. Poznaj fascynujące zdarzenia, losy wyjątkowych osobowości i odwiedź niezwykłe miejsca. Gotowi? Gotowe? To zaczynamy. Związek Marii Walewskiej i Napoleona Bonapartego był jednym z najsłynniejszych romansów XIX wieku. Do dziś jest owiany wieloma tajemnicami, a jego owocem był syn, Aleksander Kolona Walewski, późniejszy minister spraw zagranicznych Cesarstwa Francuskiego. Co zatem łączy te dwie postaci z pałacem w Kamieńcu? Początki istnienia wsi Kamieniec sięgają aż czasów panowania Krzyżaków. W roku 1321 nosiła nazwę Habersdorf. Pierwszym właścicielem wsi był biskup Georg von Polens. Następnie przyszedł w ręce Jonasza zu Eilenburga. W 1705 roku majątek kupił marszałek polny Prus, Albrecht Konrad Fink von Finkenstein. W 1718 roku król Prus, Fryderyk Wilhelm I, wydał dokument zmieniający nazwę wsi z Habersdorf na Finkenstein. Nałożył jednocześnie na właściciela obowiązek zbudowania w rezydencji osobnego skrzydła przeznaczonego dla siebie i królewskiej małżonki. Budowę pałacu zakończono w 1720 roku. Budowniczym był architekt angielski John von Collas. Pałac zbudowano w stylu francuskiego baroku. Ze względu na przepych, jaki w nim panował, nazywano go wschodniopruskim Wersalem. Jak na prawdziwy Wersal przystało, całość dachu zdobiła frontowa attyka, składająca się z czterech rzeźb figuralnych, przedstawiających alegorię czterech pór roku. Jowisza, Junona, Herkulesa i Wenerę. Do historii przeszedł pobyt Napoleona Bonapartego w pałacu w Kamieńcu. W 1807 roku, od 1 kwietnia do 6 czerwca, miał on tam swoją kwaterę w postaci apartamentu z sypialnią, gdzie dominowało wielkie łoże z baldachimem i zasłonkami z purpurowego jedwabiu. Jednak nie przebywał tam sam, a w towarzystwie polskiej piękności Marii Walewskiej. Zanim jednak poznacie historię ich miłości, musicie nieco bliżej poznać samą tajemniczą panią Walewską. Maria Łączyńska, bo to jest jej rodowe nazwisko, urodziła się 7 grudnia 1786 roku w pałacu w Kiernozi w okolicach Łowicza. Pod koniec 1804 roku niespełna 18-letnia Maria została wydana za szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 70-letniego wówczas Anastazego Walewskiego z Walewic. Była już wtedy w trzecim miesiącu ciąży, a ojcem dziecka był prawdopodobnie rosyjski oficer Arkadii Suworow, spokrewniony z feldmarszałkiem rosyjskim. Na ten związek nie zgodziła się rodzina Marii. W styczniu 1807 roku, podczas balu w warszawskim Zamku Królewskim, Maria Walewska poznała najważniejszego wówczas człowieka w Europie, ale i na świecie, cesarza Francuzów Napoleona Bonapartego. Jak podaje w swoich pamiętnikach sama Maria Walewska, podobno podczas pierwszego spotkania z cesarzem Francuzów doszło do gwałtu, a ona zdecydowała się na ten romans tylko ze względów politycznych, bo wszyscy ją o to prosili. Polska szlachta liczyła nawet po ich rozstaniu, że życzliwa pamięć o Walewskiej skłoni Napoleona do połączenia księstwa warszawskiego z Litwą w 1812 roku. Wątek ewentualnych korzyści dla Polski z tego związku bardzo często powraca w historii Marii i Napoleona. Ich romans kryje wiele tajemnic, ale wiadomo, że Napoleon sprowadził Marię na 3 tygodnie do swojej kwatery w pałacu w Kamieńcu, w ówczesnych Prusach Wschodnich. A w 1809 roku Maria zamieszkała na kilka miesięcy nieopodal jego rezydencji w Wiedniu. W tym czasie zaszła z Napoleonem w ciążę. Na prośbę Anastazego Walewskiego wróciła do Walewic, gdzie w maju 1810 roku urodziła syna Aleksandra. I choć ich romans dobiegł końca, Napoleon zaopiekował się Marią i synem finansowo. Nadał Aleksandrowi tytuł hrabiego, który jako pierwszy z Walewskich używał herbu i przydomku Kolona. Ofiarował Marii pałacyk w Paryżu, a synowi olbrzymi majątek, którym do jego pełnoletności miała zarządzać tylko Maria Walewska, co było ewenementem na owe czasy. Hrabia Aleksander Kolona Walewski już jako młodzieniec wziął udział w powstaniu listopadowym i w 1831 roku otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari. Następnie swoje życie związał z Francją. Został wybitnym politykiem, a inteligencją podobno przewyższał samego Napoleona. Był między innymi ambasadorem Francji w Wielkiej Brytanii, ministrem spraw zagranicznych oraz ministrem kultury i sztuki Cesarstwa Francji.
Do ostatnich spotkań Walewskiej z Napoleonem prawdopodobnie doszło we wrześniu 1814 roku na wyspie Elbie, gdzie odwiedziła go wraz z ich synem, oraz w 1815 roku przed jego zesłaniem na wyspę Świętej Heleny. W tych latach Maria związała się z hrabią Filipem Antonim d'Ornano, bliskim krewnym Napoleona, który był w niej szaleńczo zakochany. Po śmierci Anastazego Walewskiego wyszła za niego za mąż we wrześniu 1816 roku. Owocem tego związku był trzeci syn Walewskiej, Rudolf August d'Ornano, którego urodziła w czerwcu 1817 roku. Pół roku później, 11 grudnia 1817 roku, Maria Walewska zmarła w Paryżu. Grób z jej sercem znajduje się w kaplicy rodziny Ornano na paryskim cmentarzu Père Lachaise. Natomiast jej ciało spoczęło w 1818 roku w krypcie w rodzinnej Kiernozi. Co ciekawe, romans Napoleona z Marią Walewską stał się wątkiem wielu filmów, m.in. Pani Walewska, zrealizowanego przez amerykańską wytwórnię filmową Metro-Goldwyn-Mayer w 1937 roku z Gretą Garbo w roli Marii, który na podstawie powieści Wacława Gąsiorowskiego wyreżyserował Clarence Brown. Po analizie materiału filmowego okazało się jednak, że na użytek filmu zbudowano makietę pałacu w kamieńcu. Była tak dokładna, że na filmie jest nie do odróżnienia od oryginału. Do tej historii nawiązuje także polski film Marysia i Napoleon z 1966 roku w reżyserii Leonarda Buczkowskiego z Beatą Tyszkiewicz i Gustawem Holoubkiem w rolach głównych. Dzieje tego romansu opisał także Marian Brandys w powieści Kłopoty z panią Walewską z 1969 roku. W Ajaccio na Korsyce, mieście urodzenia Napoleona, nazwano ulicę na cześć Marii Walewskiej, Rue Comtesse Maria Walewska. Ulice jej imienia istnieją także w Warszawie i Krakowie. Jak sami słyszycie, pełna tajemnic historia miłości Napoleona i Marii inspirowała twórców z całego świata, dzięki czemu legenda o nich jest wciąż żywa. Był to podcast Bajeczne Słuchowisko Historia.